Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w Boliwii. Marika właśnie skończyła zajęcia, jest godzina 14, więc dzisiaj wielkiego zwiedzania nie będzie. Stolicy kraju. Tak wygląda nasza ulica. Ktoś tu coś krzyczy cały czas. O, zobaczcie jakie mamy kable pod nosem. Podobnie jak w Tajlandii. Pełno, pełno czarnych kabli. Dobra, jest też to pranie po drugiej stronie ulicy. No ja nie wiem, tu jest taki syf śmierci cały czas z spalinami. Tam wygląda jakby jakieś przedszkole było. Takie autobusiki tutaj jeżdżą. No. Cały czas. Ruchliwa droga. Tam pan idzie z takimi koszykami. Pewnie wraca gdzieś z targu. Pozałatwialiśmy wszystkie sprawy. Idziemy teraz coś zjeść. To będzie nasze drugie śniadanie. Bo na śniadanie mieliśmy tylko jedną bułkę i dwa jajka. Bo to mamy w hotelu. A ja mam ochotę na jakieś takie kompleto, jak było w Peru. Zupa z drugim daniem. Przejście na pasach w Peru. Nikogo nie obchodzi, że tu pasy są. A w Peru, ja mówię, w Boliwii, widzicie? Ja cały czas jestem jeszcze w Peru. Jesteśmy w knajpeczce. O, tu się wywrócił. Wczoraj była taka promocja, że za 15, czyli lekko ponad 8 zł, można było zjeść obiad z zupą i drugim daniem. Podobno najlepsze frytki w mieście. Zobaczcie, jest kolejka. Bierzemy. Marika, jak zobaczyła frytki, to nie ma. Pani mnie namówiła, to nie było. A. Bierzemy frytki z ketchupem, z majonezem i z sosem serowym. 6 zł takie opakowanie. 10 bolivianos wychodzi. O, pięknie wyglądają. Na domowe. Od razu biorę jednego, Mari. Jak to zjeść? Dobry. Frytki jak frytki. Trochę dla mnie ten sos serowy popsuł smak, bo zrobił taki, no dziwny, za dużo tego sosu było. Ja uwielbiam połączenie po prostu klasyczne, majonez i ketchup i to wszystko. Tarota też stawiają w Boliwii. Popularne. Ludzie z tego korzystają. W Polsce? Myślę, że też by się część ludzi znalazła, która by korzystała. Znam nawet takich, co chodzą w Polsce. Czy ty chodziłaś? Nie. Tam się poznaliście? Nie. Kupiliśmy orzechy włoskie. Wyglądają na bardzo świeże. Zobaczcie. Pani tutaj na świeżo łuska. Dopiero co łuskała nie te, ale te. O. Brazylijskie mi się wydaje. W Boliwii są popularne chipsy takiej domowej roboty. Bierzemy. Dobre? O proszę, dalej spróbować. Złote 80 taka paczka. Zabieram cię, Marika, na przejażdżkę. Tą kolejką. Idziemy tutaj w dół. Tak. Podekscytowana? No. Jedziemy na przejażdżkę, tym razem razem. Gotowa na widoki? Marika zajarana widokami, zdjęcia pstryka jak ja wczoraj. Piękne widoki. Zobaczcie jeszcze raz. Pojedziemy dzisiaj dookoła. Trzeba będzie nową chmurę wykupić w iPhone'ie. Ja jestem w szoku. Nie dowierzałam, że coś takiego... No nie? I żeby myśleć sobie. I że można tym się poruszać na tej wysokości. Wow. Kupiliśmy tym razem inne bilety, żeby zaoszczędzić trochę pieniędzy, bo jak kupujecie za każdym razem od stacji do stacji, bez tych przesiadkowych, no to wychodzi 3 bolivianos. A jak kupujecie na całą trasę dookoła, jak chcecie powiedzmy na 3 czy 4 kolory, no to ta trasa, każda z nich wychodzi po 2, nie 3. Wsiadamy, jedziemy dalej, wygląda na to, że będziemy jechali sami, o, tak jak ja jechałem wczoraj. Tam jest wagonik przed nami, a tu, no, proszę tu nie wchodzić, nie ma nikogo. Przyjechaliśmy stamtąd po lewej stronie, a teraz będziemy jechali wzdłuż tego miasta, w tą stronę. Tam dojedziemy do jakiejś stacji i będziemy zjeżdżać w dół. Zrobimy takie kółeczko. To jest widok na całe miasto, my gdzieś tam na dole mieszkamy. Tam widać, jakieś bardziej centrum jest, są i wieżowce. Dojechaliśmy na stację, no przepiękny widok, jeszcze raz. Tutaj w La Paz jest zrobionych takich 10 linii i następne są w planie, a całość tych wszystkich linii, 10, to jest ponad 30 km. Jechaliśmy już linią fioletową, jechaliśmy teraz szarą, a następna będzie żółta. I oni, jak już wam mówiłem, mają fajne oznaczenia, bo zobaczcie, tam jest budynek żółty, więc to już wiadomo, że będzie żółta linia. A wszystkich wagoników, które jeżdżą na tych 10 trasach, jest 1398. Marika mówi, nie odmówisz mi tego i poszła zamówić kawę. No i będziemy pić kawę z tym widokiem, który właśnie widzieliście i zaraz wam pokażę. Tutaj jest nasz stolik, tutaj Marika wróciła i będziemy pić kawkę. I zajadać jeszcze rogale, bo no, taki zestawik jest kawa i dwa rogale. Od poniedziałku do piątku za 20 bolivianos jest kawa i dwa rogale. 12 zł. Pamiętacie, jak ostatnio byliśmy w najwyżej położonej restauracji w Nowej Zelandii? To było jakieś niecałe 2000.
A teraz jesteśmy na 4070 metrów nad poziomem morza, czyli taka kurczakownia. Zjedliśmy pyszne rogale, wypiliśmy też pyszną kawę i wygląda na to, że będziemy znowu jechali sami. Jak nam nikt nie przyjdzie jeszcze stąd. Nie, jedziemy znowu sami. Ale tak, samemu najlepiej. Nie to, żebyśmy nie chcieli, ale no życie, samemu lepiej. Narty na nogi i jedziemy. Wow, jacie, to jest mikroskopijne. Ale jak stromo jest tu, jeszcze następny jest bardziej stromo. Jacie. Od patrzenia robi się niedobrze. Tutaj widać tą żółtą stację, z której wyjeżdżaliśmy. Powoli dojeżdżamy. I nie wiem, czy dojrzycie tą kolejkę nad miastem jeszcze po prawej stronie. My tam będziemy właśnie się przesiadać. Sprawdziłam właśnie kompas i zjechaliśmy 300 metrów w dół. Było bardzo stromo w tej kolejce. Na szczęście ta linia jest tak zrobiona, że jest tylko stacja przesiadkowa. Teraz właśnie jesteśmy na tej stacji i drzwi nam się teraz zamkną i my w ogóle nie musimy wysiadać i zmieniać wagoników. I jedziemy, jeszcze jedna taka będzie stacja Malika i dopiero będziemy na stacji końcowej. Pierwsza linia jest gdzieś tam daleko, powiedzmy. O, nawet ja stąd widzę, wy tego nie widzicie, bo są takie małe wagoniki. Czyli jechała tam do góry. My teraz jedziemy tutaj w dół, a tam coś robią takiego dużego, jakiś plac. Pewnie jakieś hotele. Chociaż tutaj takich hoteli to nie widać, te budynki wyglądają wszystkie tak samo. Widzicie te wagoniki na środku, tam dalej ta linia? No to my właśnie tak stromo zjeżdżaliśmy. Właśnie tak rozmyślamy, czy nie dałoby rady czegoś takiego w Warszawie zrobić. Bo jak na razie to dwie nitki metra, a to naprawdę rozwiązanie mega. I to wcale dużo miejsca nie zajmuje, także... Dokładnie, te słupy naprawdę powciskane gdzieś na chodniki, na ronda. Dojeżdżamy teraz do drugiej stacji przesiadkowej, ale my nie wysiadamy, jedziemy do końca. Zobaczcie, już nie będziemy musieli wysiadać, tam już wagoniki jadą dalej. I jedziemy dalej, opuszczamy drugą stację przesiadkową. I teraz już będziemy mieli stację końcową. Mari, uważaj na pamięć w telefonie. Samochody stoją w korku, a my sobie śmigamy. Dojeżdżamy gdzieś na końcówkę miasta. I tutaj z prawej strony rozbudowują się coraz dalej. Bo wiadomo, tam miejsca nie ma w środku, w centrum. Jaki ładny, duży most zrobili. No nie dziwię się, tutaj są takie górki, takie kaniony, że takie rzeczy to muszą być. Tak właśnie to wygląda, gdzie budują jakby nowe osiedla, choć to nie wygląda jak nowe, ale jakby dalsza część La Paz. Powoli dojeżdżamy do naszej końcowej stacji, żółtej, tak jak ta kabina. I tam już widzicie, linia jest niebieska, na której będziemy mogli się przesiąść. Ale my jeszcze kawałek wyjdziemy sobie na miasto, choć tu nie wygląda, żeby cokolwiek było, bo to są po prostu stacje zbudowane dla ludzi, a nie dla turystów, więc to ułatwienie jest dla ludzi. A tu jeszcze przy okazji mamy taki miejski wodospad. No i jesteśmy. Dojeżdżamy na ostatnią stację linii żółtej. Mari, pamiętasz jak w Nowej Zelandii jechałaś za darmo? No tutaj się nie da. Tak wygląda, powiedzmy, ta nowa dzielnica, którą widzieliśmy z góry. No i my idziemy. Postanowiliśmy... Tak? Chciałam powiedzieć tylko, że zjechaliśmy 600 metrów w dół w ciągu, no właśnie, nie wiem, 10 minut czy nie? Tak. No, nam się trochę kręciło w głowie na samej górze, to było takie, albo tak ja, staliśmy, no. Tak, ja siedzę i tak mówię, kurde, ale mi się buja i w głowie mi się zaczęło kręcić, a jakoś problemów nigdy z tym nie miałem. No naprawdę, może przez to, że te kable, znaczy, nie kable, jak to się nazywa, te kolejki trochę tak z boku na bok, a my też tak tu zdjęcie, to trochę nam nie bujało. No właśnie, i zobaczcie, tu jest ta żółta linia, którą my przyjechaliśmy i teraz musimy zejść o jeden poziom niżej, to tak jak w metro zrobione. Idziemy jeden poziom niżej i wsiadamy w niebieską. A że mamy taki oto piękny bilet, nie takie, które wam wcześniej pokazywaliśmy, i ten nas upoważnia do pojechania na ostatnią stację, którą sobie wybraliśmy. Jesteśmy jeszcze na tej samej stacji i tak, tutaj można wrócić tą żółtą na górę, tam jest przesiadka na zieloną, można pojechać jeszcze dalej, a my wracamy do centrum bardziej, czyli idziemy tutaj na Celestę. Niebieska? Co to znaczy Celesta, Marika? Mazur to niebieski, a Celesta nie wiem. Ale jedziemy. Widać, że te skarpy co chwilę się usypują, a te domy są dosłownie na samej skarpie. Ciekawy jestem, ile już spadło takich domów. Bo na pewno jakieś spadają, bo one są wszystkie na skarpach. Długo nie trzeba było czekać, tam widać, że coś się stało. Zobaczcie, jak wygląda cała trasa. My zaczęliśmy w środku, można powiedzieć, że w środku, bo obelisko. Zjechaliśmy do Faro Mulillo, tu się przesiedliśmy w szarą kolejkę. Z szarej kolejki wsiedliśmy w żółtą do tego punktu i teraz będziemy jechać niebieską linią do El Prado i będziemy prawie w tym samym punkcie, co wsiedliśmy, musimy przejść trzy bloki. A bloki to po prostu trzy ulice, oni tak tutaj nazywają. Tak. Tak jak jest w Stanach bodajże, że pierwsza, druga, trzecia, czwarta ulica, to tutaj tak i trzy bloki. Tak. I zapłaciliśmy za całą trasę 10 boliwianów? Tak, 6 zł. 6 zł.
A normalnie byśmy zapłacili 9, ale się na pierwszej stacji zgapiliśmy i nie kupiliśmy od razu tej całej rundki, więc warto planować od początku swoją trasę i powiedzieć, dokąd chcecie jechać. Wsiadamy, no kolega jeszcze wsiada z nami. Tym razem nie mamy tyle szczęścia, nie będziemy jechali sami, ale w trójkę mi się wydaje. No to ruszamy niebieską linią. Ta trasa nie jest tak stromo, nie są te stromosłupy zrobione. Tak bardziej płasko będziemy jechać. A tak wygląda ta niebieska stacja. Piękne klify, zobaczcie, tam te żółte jeżdżą. Zobaczcie, ten budynek zawalony. No, kawałek i tutaj też. Dojeżdżamy do stacji przesiadkowej niebieskiej. My nie będziemy wysiadać, tylko jedziemy dalej. W tym miejscu się dwie linie przecinają. Jaki to kolor? My jesteśmy niebieski, a tamty? Szary jakiś chyba. A, tutaj biały jakiś. Teraz dobrze widać. I tam jest ta stacja przesiadkowa na dole. Dojeżdżamy powoli do naszej ostatniej stacji. Niebieska. Będziemy musieli teraz się przejść, podejrzewam, że w dół, do naszej stacji, z której my startowaliśmy. Jesteśmy już na stacji. Jak, Mari? Ja to jestem w szoku, jak to wygląda. Nie, mi brakuje słów. Ja po prostu nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak oni to zbudowali w tym mieście, ile na to poszło pieniędzy i że w ogóle ministerstwo, nie wiem, rząd zgodził się na wybudowanie czegoś takiego, bo naprawdę to kosztuje niedużo. Przejechać można całe miasto, tak jak my zrobiliśmy, nie wiem, ile to nam zajęło, z godzinę może? Jeszcze z wypiciem kawy, tak? I dookoła. Wychodzi za 5 zł, możecie objechać całe miasto dookoła. Naprawdę świetna opcja jest, no nie mogę wejść z godziny. A sprawdziłem, koszt wybudowania tych 10 linii to był na tamte czasy, gdzie to było, powiedzmy, od 10 lat, jak oni tą pierwszą linię rozpoczęli, no to było 800 milionów dolarów. No to trochę tak. Ale warto, inwestycja naprawdę trafiona. Ułatwiająca ludziom, tak. A jeszcze najlepsze, że w jakimś innym mieście, powiedzmy, koło brzegu czy w Warszawie, no to by tak nie robiło takiego wrażenia. A przez to, że tutaj jest tak, takie góry są, no to to miasto wygląda pięknie z tych kolejek. Od razu widać, że wylądowaliśmy w jakimś centrum. Wygląda to znacznie lepiej niż u nas, bo u nas to widać takie budynki trochę stare, trochę z tej takiej cegły, a tutaj jakieś wieżowce. No i też ładne sklepiki, ładne kawiarnie. Wróciliśmy na stację, z której startowaliśmy i robi się ciemno i chcemy pojechać w górę, jak będzie szarówka, i zjechać, jak będzie już zupełnie ciemno. Rozdzieliliśmy się teraz z Marcinem. Ja stoję w kolejce już do wejścia, a Marcin stoi w kolejce po bilety. Są spore kolejki, więc zrobiliśmy taki myk, że ja poszedłem kupić bilety, Marika stała w kolejce właśnie tutaj, gdzie będą nam sprawdzać bilety. Jesteśmy z powrotem w kolejce i jedziemy podziwiać to w nocy. Oj, pięknie z tyłu za tobą. No. Po prawej stronie widać, jeszcze słońce zachodzi. Jutro mieliśmy opuszczać La Paz, ale postanowiliśmy, że zrobimy jeszcze dwie takie fajne rzeczy, które są w La Paz. No i właśnie bukujemy hotel na następne dni. Przenosimy się, bo ten jest średni. Dopłacimy po 5 dolarów. 5 dolarów zapłacimy więcej, czyli 20 zł zapłacimy więcej i będziemy mieli super warunki. Zobaczcie, rezerwujemy pokój i obywatele Boliwii, wyobraźcie sobie, muszą zapłacić 13% podatku. My nie, turyści, oni. To też jest dziwne. To samo było w Peru. W Peru to było to samo, no. Własnych obywateli. Tak, powyżej chyba my 90 dni? Czy ilość? Tak. Musielibyśmy zapłacić. Co ci się tu, Marika, stało? Biliśmy się wczoraj? Posiedzieliśmy trochę na stacji, kupiliśmy ten hotel, zrobiło już się dość ciemno, zjeżdżamy na dół. Ja wczoraj zjeżdżałem na dół. Dwa bilety, tak. Dos. Ale teraz jest więcej ludzi, ja zjeżdżałem sam wczoraj. Tak to wygląda, jak zjeżdżamy w dół. Niestety szyba jest mokra, kropelki są i no, tak słabo widać. My już zjechaliśmy na dół i zobaczcie. Jakbyście się nudzili albo trzeba by było za długo w kolejce czekać, no to wysyłacie swoją żonę, kobietę do kolejki, a sami sobie pogracie w jakąś gierkę. Dobre rozwiązanie. Prawda? Prawda. A, kolega mówi, że tu Rico, czyli że dobre. No my jesteśmy na dole, widoki nie były za piękne, bo deszcz padał i ta szyba była cały czas mokra. Powtórzymy. To jest dobre, pani sprzedaje... Popcorn sprzedaje ludziom na ulicy. Ktoś się wkurzył z tyłu. Dobre. Idziemy na market jeszcze coś zjeść. Zobaczcie, jaka budka telefoniczna. W starym stylu. Pani zamknęła swoją budkę, teraz wyłącza telefon. A, gdzieś tam jest tylko gniazdko, a telefon zabierze ze sobą. Tu jeszcze sporo rzeczy zabiera ze sobą, bo tutaj do tej małej budki to nie weszło za wiele. Na kolację przyszliśmy w to samo miejsce, w którym byliśmy wczoraj. No i Marika bierze inne danie. Najpierw spróbujemy jedno, czy będzie dobre. Kolega przepukał tylko trochę talerze, miski, widać, że jeszcze takie trochę otłuszczone. No i wyciera i tam wrzuca do wiaderka, a jego czyste. Mariki danie już gotowe. Uuu.
krecik. Spróbuj, Marii, te kotlety. A z makaronem dostałaś. Aha. Te kotleciki są tak dobre, Marika mówi, polskie mielone, że ja spróbowałem i biorę sobie taką samą porcję, tylko ja biorę jeszcze z sosem. Pani już komponuje moją porcję i moja porcja będzie taka sama, tylko ja mam jeszcze takiego sosu. O, zobacz, ten sos dzisiaj jest taką cebulką. Obok wiatrze, my tutaj siedzimy, jemy, stoi taki ostry sos i ja sobie cały czas go dolewam do mojego jedzenia. Po kolacji pani nalewa takie pół miseczki rosołu na przegrychę. Marika coś spuchła. Pani tam nalewa, widzicie, ktoś zjadł? Teraz będzie zupa. Płacimy 20 bolivianos, czyli 12 zł. Jeden bolivianos to 60 groszy. Taki przelicznik jest na dzisiaj. My zjedliśmy pyszne danie, ale jakby ktoś chciał i miał ochotę na flaczki, no to można znaleźć na ulicy. Wróciliśmy już do pokoju, Marice jeszcze mało, to jogurtem poprawia. Jest u nas godzina 21 i musimy jeszcze trochę popracować. Posklejać firmy, Marika musi swoje rzeczy zrobić. Witajcie telewidzowie z kolejnego dnia w pięknej Boliwii, ale nie pięknym hotelu. My się z tego wyprowadzamy, idziemy do lepszego. Marika znalazła apartament za trochę większe pieniądze, 20 zł więcej na dzień, ale będziemy mieli własną kuchnię. Jeszcze nie chwalmy tego apartamentu, zobaczmy tak jak będzie na miejscu, ale myślę, że będzie fajnie. Zostajemy dlatego, bo mamy przygotowane dwie atrakcje, które chcemy jeszcze zobaczyć tutaj w La Paz. Chcemy to zrobić jutro i pojutrze, jak się uda. My zapakowani, jak zwykle reklamówek nam przybyło. Ja też mam tutaj jeszcze jedno, mam plecak na plecach. Idziemy się wymeldować i zapłacić. Płacimy za nasz hotel, wyszło nas 75 zł za nockę. Jeszcze doliczają 5%, jak się płaci kartą. No my mamy 3% zwrotu na karcie, więc nie będzie tak źle, tylko 2%. No i tutaj nie mieliśmy łazienki w pokoju, musieliśmy wychodzić, więc dlatego też zmieniamy. Teraz idziemy do naszego nowego apartamentu, mamy jakieś 16 minut na pieszo. Przechodzimy koło stacji z kolejką linową, no piękne rozwiązanie. Jak na mapie patrzyłem, to coś mi się wydaje, że my będziemy koło niebieskiej linii. To by było też dobre. To by było dobre. Po drodze pełno jest takich knajpeczek, panie sprzedają różne przysmaki boliwijskie. Mari jak nam znalazła apartamencik, to w samym centrum. Duże bloki, wieżowce, ładnie to wygląda. Doszliśmy do naszego budynku, zobaczcie, dość wysoki. Będzie ładny widok na miasto, jak będziemy mieli pokój wysoko. Teraz musimy znaleźć, gdzie tu jest wejście do naszego apartamentu. Jest recepcja, o, pani już na nas czeka, o, super. Pani nas teraz zawiezie na które piętro? Na 8, o, to już ładnie. Mari mówi, że panele źle położone, no właśnie coś czuję też krzywo. Idzie się tak. Miękko. To dobry znak dla polskich fachowców. Boliwia. Pani nam tłumaczy, jak się drzwi otwiera, bo się otwiera do góry. No. O, zobaczcie, my za 20 zł mamy coś takiego. Za 20 zł więcej niż tam mieliśmy. Mamy łóżko pięknie. Pięknie. Tutaj sofa. Tutaj mamy kuchnię. Ja już gotuję wodę na kawę. Jest mikrofalka, zlew. Mamy lodówkę, zamrażarę. Nawet grzejnik jest, Marika, co jest rzadko spotykane tutaj. I pokażę wam jeszcze łazienkę. O, tutaj będziemy jeszcze leżeć i oglądać Netflixa. Pięknie. A łazienka też ładna, zobaczcie. Zlewik, to ja, też piękny. Kibelek. No i prysznic. O, pamiętam, komuś ostatnio przeszkadzało, że nagrywamy kibel z otwartą klapą. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak. Nie śmiejemy się, pozdrawiamy. I taki apartamencik dostaliśmy za dokładnie 92 zł. No to jest pięknie, bo to jest normalnie apartamencik. To tak jakbyście wynajęli jakąś kawalę. No to przecież ten apartamencik, ja myślę, że on ma ze 35-40 metrów kwadratowych. Tak, a tamten mieliśmy za 76 zł. Tak, no to coś takiego sobie policząc nawet stówę, no to macie 30 dni, macie 3000, niecałe powiedzmy, nie? No, za coś takiego. Super. Na cały miesiąc, nie? Można mieszkać. Jedzenie tanie. Fajnie. Fajnie. Jak ktoś by chciał, no to polecamy właśnie Boliwię na takie. I myślę, że można by było się z nią ugadać na miesiąc. Jakby się na miesiąc przyjechało, to jeszcze pewnie byłoby taniej. Witajcie kilka godzin później. U nas dzisiaj trochę dzień zajęty. Ja sklejałem filmy na YouTube, Mari sklejała shorty i film dla rodzinki. Więc pracochłonny dzień. Idziemy teraz coś zjeść. I musimy jeszcze te dolary wymienić znowu, co wymieniliśmy na markecie. Bo pani chce albo w dolarach, albo w tych bolivianas. Więc sobie przeliczyliśmy, że będzie nam lepiej, jak wymienimy dolary. Marika jeszcze ma ochotę na lody, pani zaraz będzie robiła. Zobaczcie, nie trzeba namawiać przychodniku. Marika się na to skusiła. Złote 80 taki lód z czekoladą jeszcze. Myślę, że w Polsce drożej. Mari próba boliwijskich lodów. A
Jak? Lepsze niż koło brzegu na deptaku? Nie. Słabe? No. Zobaczcie, za Mariką wojskowi tak wyglądają w Boliwii. Hola, guys! Hello! Takich rzeczy już często nie zobaczycie na świecie. Zobaczcie, można sobie przyjść i dzwonić. Nie wiem jeszcze, o co chodzi, czy to się opłaca tutaj na miejscu, czy jakieś żetony są. Trzy telefony stoją. Ksiądz Rydzyk dotarł też z radiem do Boliwii. Radio Maria. A tutaj co, jakieś protesty? Jakaś grubsza akcja? Zobaczcie, ile tam policji przy samym kościele. Widzicie, ile tam policjantów w kamizelkach? Tu jest następny. Wymieniamy pieniądze u cinkciarza. No i pani ma inne kursy na 100 dolarówki i inne kursy na 20. No to musimy to na dwa razy wymieniać. I co najlepsze, że tutaj jest kurs, zobaczcie, 8,50 wychodzi za 1 dolara, a w normalnych sklepach, w bankach 7. O 1,50 więcej. Niezła przebitka. Teraz wymieniamy 20 i pani daje nam 840 bolivianos. To wygląda jak jakaś odprawa, bo część tych policjantów już poszła jakby na swoje rewiry, tutaj już następni idą. No i to tak właśnie wygląda. Taki pokaz siły boliwijskiej policji przed groźnymi ludźmi, powiedzmy. Wchodzimy do biura podróży, bo chcemy sobie kupić jakąś wycieczkę. My już po zakupach, wszystko kupione na zapiekanki. Zapiekanki mieliśmy przygotować, a nie potrafimy uruchomić pieca. Piekarnik w angielskim stylu, na gaz. Na gaz, tylko że jak się odkręca gaz, to leci tylko gaz, a się nic nie podpala. Ja to nigdy nie miałem piekarnika na gaz. Nie wiem, jak to działa. Chyba, że właśnie każdy jest na gaz, ja też nie miałam. No tu iskry nie ma, bo pewnie nie jest podłączone do prądu. No, ale słychać, jak to odkręcamy teraz, to słychać tu gaz. No i gdzieś znalazłam filmik w internecie, że tutaj do środka trzeba wsadzić zapałkę. Znaczy, zapałkę. No właśnie, gdzieś tam. Trzy zapałki spalone, a piekarnik nadal nie odpalony. Czekam ze stresu. No i czekam na właścicielkę, bo jeszcze miała przyjść po pieniądze i coś przestała odpisywać. Ale jeśli chodzi o pieniądze, to raczej przyjdzie. No właśnie. Poczekamy może na nią, niech nam pokaże. Po spalonych kilku zapałkach udało nam się. Wyciągnęliśmy blachę i dopiero załapało. Zobaczcie, jest ustawione na maksa. Mam taki ogień, my nie wiemy, czy to normalne, czy nie, bo jak mówiliśmy, nie mieliśmy nigdy takiego piekarnika. Ale nasze zapiekanki teraz się zrobiły. Udało się zrobić zapiekanki, ale takie w smaku dosyć kiepskie wyszły, muszę powiedzieć. Ser lokalny, nie za ciekawe. Smakuje jak trochę biały, jak połączenie jakiegoś białego. Te chorizo jest takie ok, lekko wyczuwalny taki smak chorizo. Zwykła taka paruwa. Nawet wzięliśmy majonez i ketchup, ale to nie smakuje jak majonez ketchup. Ale przynajmniej dobre oliwki, tylko nie zauważyłam, w sensie nie widzę tutaj, żeby było napisane, że są z pestkami w środku, więc niestety trzeba je skubać.